Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Regius i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ari, ten, które w ostatnim czasie za zaktualizowało wygląd swojego kantoru online i jest teraz jeszcze bardziej przystępny. Dla klientów chcących kupować czołowe kryptowaluty właśnie przez internet. W najbliższym czasie dodatkowo pojawi się opcja swapów, więc kantor zyska dodatkową funkcję dla osób lubiących od czasu do czasu wyjść na przykład do stablecoinów. No i oczywiście pamiętajcie, że w opisie pod tym materiałem znajdziecie kody rabatowe, dzięki którym będziecie mogli kupować czy też sprzedawać swoje kryptowaluty po bardziej korzystnych cenach, a właściwie chodzi tutaj o niższe prowizje. My tymczasem bez zbędnego gadania myślę, że możemy przejść do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy. No i patrząc na Bitcoina, patrząc na pierwszą, najstarszą kryptowalutę, zauważymy pewne wycofanie. W poniedziałek Bitcoin spadło prawie 1700 dolarów, powracając tym samym w okolice pokonanej w ubiegłym tygodniu linii tendencji spadkowej, wyznaczającej górne ograniczenie obserwanego już od marca równoległego kanału. Aktualnie jest to granica, która wyznacza nam dość ciekawe wsparcie, no i zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów jest ona aktualnie retestowana. Mówiłem Wam o możliwości właśnie takiego korekcyjnego spadku już w ostatnim materiale, natomiast ten spadek, on nie musi wcale zatrzymywać się tutaj. Być może Bitcoin doświadczy jeszcze nieco głębszej wyprzedaży, w sensie nie zakładam, żeby w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych, nie wiem, tygodni. Kurs bitcoina miał wracać w kierunku 53 tysięcy dolarów. Uważam, że to nie jest wcale takie proste, natomiast spadek do granicy 66 tysięcy dolarów, jak najbardziej tak. Natomiast to już jest no, marginalna różnica między 67 tysięcy dolarów aktualnie, więc to jest takie pierwsze wsparcie, pierwsza strefa właściwie pomiędzy tą linią tendencji a tym horyzontalnym pułapem wyznaczonym na podstawie wierzchołków z końca września. No i to jest ciekawa granica, którą myślę, że warto będzie obserwować nie Zrobiłem tego przed nagraniem, więc zróbmy to jeszcze teraz. Rozciągnijmy sobie siatkę mierzeń Fibonacci'ego. Wątpię, żeby było tam 38,2, ale no nie, nie ma tam 38,2, więc nie będziemy na siłę tego naciągać. Natomiast to jest bardzo ciekawy punkt, bo jeśli w tym miejscu. Pojawiłaby nam się jakaś większa presja popytowa, sugerująca potencjalne odbicie. To oczywiście Bitcoin mógłby zmierzyć w kierunku marcowych szczytów, czyli granicy 72-73 tysięcy dolarów, no i potencjalnie dalej oczywiście wybicia nowego ATH. Tak jak mówiłem już w poniedziałek, tak podtrzymam, stawiam, że najbliższe dwa tygodnie, mniej więcej końcówka października, będzie relatywnie spokojna. Natomiast pierwsza połowa listopada zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo. Emocjonująco, zaczniemy ją z przytupem od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, więc dziać będzie się naprawdę całkiem sporo. Idąc dalej, zerknijmy sobie na Ethereum. Tutaj też pojawiły się spadki w poniedziałek o prawie 3%, wczoraj o niespełna 2%, w efekcie czego Ethereum powróciło do granicy, czy nawet nieco poniżej pokonanej w trakcie weekendowego handlu linii tendencji. Spadkowej była ona wyznaczana na podstawie wierzchołków, czy to z drugiej połowy sierpnia, czy później wierzchołków z końca września. Tu też przed wybiciem były jakieś testy, natomiast teraz, jakby wracamy poniżej. No i oczywiście, jeśli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to jednym z ciekawszych wsparć na notowaniach ETH jest granica 2550 dolarów. Jest to próg, który był testowany tu jako opór, tu jako wsparcie, tu jako opór, tu jako wsparcie, tu prawie jako opór, no i dodatkowo pokrywa się aktualnie z mierzeniem. Procent korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu wzrostowego i to pokrywa się niezwykle precyzyjnie, więc stawiam, że jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie Ethereum do tych 2550 dolarów nam się w najbliższym czasie osunie. A jeśli chodzi o projekty, które to Wy zaproponowaliście, no to zaczynamy po kolei. Quant, jeśli chodzi o ten wykres, no to z perspektywy interwału dziennego. Nie dostrzegam zbyt wielu jakichś ciekawych układów. Ciężko jest właściwie powiedzieć coś bardziej sensownego na temat tego projektu, natomiast perspektywa zmienia się i to zmienia się drastycznie, gdy zerkniemy sobie na interwał tygodniowy, bo tutaj już jesteśmy w stanie powyznaczać bardzo fajne poziomy i opory, i wsparcia, a właściwie opory i wsparcie. Opór to granica 85 dolarów, i jeśli mnie pamięć nie myli, to już jakiś czas temu nie wiem, czy w poprzednim tygodniu, czy dwa tygodnie temu, ale już jakiś czas. Czas temu na temat tej granicy sobie mówiliśmy, to właśnie w tym miejscu pojawiła nam się jakiś czas temu presja podażowa. No, i jeśli o, trwające od tego czasu spadki będą kontynuowane, no to kwant mógłby zmierzać nawet w kierunku tych dołków z pierwszej połowy sierpnia, czyli granica 50 dolarów 40. 9,5 dolara. To jest też poziom, który testowany był już między innymi w maju czy też czerwcu 2022 roku, więc to nie jest taki całkiem losowy pułap cenowy, tylko jednak był testowany w 2022, był testowany w 24. No i jeśli nic się na rynku nagle nie zmieni, nie wydarzy i dalej ta presja podażowa będzie się utrzymywać, ona oczywiście nie jest jakaś porywająca, no bo ostatnie dni przyniosły nam taką małą stagnację nawet. Natomiast Biorąc pod uwagę, że wcześniej obserwowaliśmy spadki i uwzględniając, że nie pojawiła się tu żadna większa presja popytowa, no to jednak statystycznie rzecz ujmując, szanse mamy większe na to, że te spadki rzeczywiście mogą w najbliższym czasie być jeszcze kontynuowane. Oczywiście ta granica 49,50 dolarów to jest jakieś ostatnie wsparcie, które możemy tu wyznaczać. Gdyby ktoś chciał nieco wcześniej wyznaczyć sobie jakiś pułap cenowy pod obserwację. To myślę, że warto by było obserwować okolice 57 dolarów i, no powiedzmy, 57 dolarów, 57 dolarów, 50 centów, czyli wsparcie wyznaczone na podstawie doków między innymi z pierwszej połowy września bieżącego roku. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to MEF. W tym przypadku widzimy kanał. On nie jest, jeśli mnie pamięć nie myli, równoległy w sensie kąty nachylenia górnego i dolnego ograniczenia są symbolicznie różne, ale upewnijmy się jeszcze. Nie, są identyczne, ok, czyli mamy równoległy kanał w tym przypadku, no i aktualnie testujemy sobie górne ograniczenie tej formacji. Nie doszło jeszcze do wybicia, więc na to musielibyśmy poczekać. Natomiast jeśli pojawiłaby nam się tu jakaś presja podażowa, no to ewentualne spadki nie muszą być wcale niczym strasznym. Mogą być po prostu formą jakiejś chwilowej korekty. Korekty, w wyniku której notowania tego projektu mogły powrócić, czy to w okolice tutaj 0,08, czyli 0,8 centa, czy niżej do 0,7 centa. Natomiast widać, że jest tu całkiem sporo optymizmu. Zresztą wystarczy sobie zmierzyć zasięg rajdu wzrostowego, tego od 4 września do 21 października to jest 100, to było 185%, więc całkiem sporo, całkiem ładny wzrost, biorąc pod uwagę też warunki rynkowe, w których się znajdujemy, więc w mojej ocenie odbicie od tego poru. Teoretycznie mogłoby napędzać rajd spadkowy nawet tutaj, no bo był test górnego, dolnego, górnego, dolnego, górnego, więc może czas na ponowny test dolnego ograniczenia, ale to nie jest must-have, to nie musi się wydarzyć. Możliwe, że jeśli optymizm na rynku się utrzyma, to nawet jeśli pojawią się spadki, to będą tylko forum jakiegoś takiego rynkowego odragowania, po zakończeniu którego notowania powrócą na ścieżkę. Wzrostów. Kolejny projekt to TIA, więc Celestia. W tym przypadku mamy niezbyt dużą zmienność na rynku, i wyznaczyłem dwie linie tendencji: jedna wzrostowa po układzie ostatnich dołków, druga spadkowa łącząca trzy ostatnie wierzchołki. No i to jest bardzo wąski zakres, zakres, którym utrzymujemy się od jakiegoś czasu, no i zakres wewnątrz którego utrzymywać możemy się jeszcze przez jakiś czas. Jeżeli przyjmiemy, że jest to trójkąt równoramienny, to sytuacja wygląda technicznie neutralnie, bo o ile konsolidacje są formacjami korekcyjnymi i nie raz, nie dwa i nie trzy, wskazywałem wam, że z konsolidacji statystycznie częściej rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Tak w przypadku trójkątów no, już to tak nie wygląda, bo nie istnieje żadna silna korelacja pomiędzy kierunkiem wcześniejszego ruchu a kierunkiem wybicia z trójkąta. I to sprawia też, że tak naprawdę trzeba uzbroić się w cierpliwość i trzeba poczekać, aż notowania rzeczywiście z tego układu wybiją. Ale czy wybiją górą, czy wybiją dołem, to jest już zupełnie inna historia i ciężko jest na tym etapie to definiować, natomiast gdyby doszło do wybicia górą, to kolejny opór mamy w okolicy 7 dolarów 30 centów dalej 8 dolarów 20 centów i dalej w okolicy 9,5 dolara mniej więcej, bardzo, bardzo ciekawa linia tendencji testowana w przeszłości już pod koniec 2023 roku tutaj jako opór, później jako wsparcie jako wsparcie, opór, opór, opór więc bardzo, bardzo fajna granica ale zdaje się, że jeszcze będziemy musieli trochę poczekać na to, zanim ten próg zostanie yy, przetestowany. Idąc dalej, kolejny projekt, czyli konfluks. W tym przypadku mamy do czynienia, no nie jest to równoległy kanał, bo górne i dolne ograniczenia nachylone są pod nieco innymi kątami, więc gdyby miało być tak bardzo, bardzo precyzyjnie, to należałoby powiedzieć, że jest to klin wzrostowy, układ, który co do zasady nie zostanie wypełniony w pełni, czyli nie należy za bardzo przejmować się tym, że przecież pełne zwężenie tego układu ma pojawić się dopiero w okolicy drugiego. 20 kwietnia przyszłego roku. W związku z czym, czy czekają nas teraz długie miesiące takiej stagnacji? Nie, najpewniej nie. Kliny są raczej rzadko wypełnione w pełni. Zazwyczaj wybijamy z nich być może nawet do pierwszej połowy. W sensie mówiąc pierwszej połowy, mam na myśli, że jeżeli tu mamy początek naszego klina, a tu jest koniec naszego klina, no to wybijemy gdzieś. Stawiam, że do tego punktu to wybicie może, może nastąpić. Raczej to są układy, z których wybijamy w trakcie ich pierwszej części, pierwszej połowy. W przypadku trójkątów wybijamy nieco później, raczej jest to druga połowa, tak między 50 a 70, 80% wypełnienia samego układu, ale też trójkąty są formacjami znacznie krótszymi, jeśli chodzi o czas trwania. Wynika to po prostu z kątów nachylenia górnego i dolnego ograniczenia. W przypadku trójkątów: są to ograniczenia skierowane ku sobie, więc to zwężenie pełne następuje szybciej. W klinach też teoretycznie ku sobie, ale w tym samym kierunku, więc kąty są mniejsze, jest mniejsza różnica pomiędzy kątami górnego i dolnego ograniczenia, i to zwężenie jest oddalone w czasie bardzo, bardzo mocno. Natomiast to nie powinno nas w żaden sposób tak naprawdę tutaj martwić. To, na co warto zwrócić uwagę w przypadku konfluksa, to to. Że jest to projekt, którego kurs utrzymuje się aktualnie na granicy lokalnego wsparcia w wysokości 15,5 centa. Nie uważam, żeby to była jakaś ponadnormatywnie istotna strefa, no ale jednak widać, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni stanowiła ona dość ciekawe wsparcie. Gdyby ta granica została przekroczona, to kolejne wsparcie mamy niewiele niżej, bo wyznaczana mielinia linia tendencji wzrostowej i to by był rejon, powiedzmy, 14,5 centa, czyli okolice 1 czy nieco ponad 1 centa niżej, natomiast jeśli tylko pojawi się jakaś presja popytowa, czy to tutaj, czy być może nieco niżej, dopiero tutaj, no to opory mamy odpowiednio w wysokości 19,6 centa i to jest horyzontalny próg, który myślę, że tu na wykresie już doskonale sami widzicie i dalej niewiele wyżej oczywiście też linia tendencji, czyli już tutaj nieco powyżej 20 centów. Kolejny projekt, który zaproponowaliście to SAFE. W tym przypadku mamy tak naprawdę do czynienia z, też z poniekąd z jakimś klinem, choć jeszcze nie jestem na tym etapie pewny, na ile istotny jest ten klin. W związku z czym mam też wyznaczone nieco niżej horyzontalne wsparcie w wysokości 39 centów, bo o ile górne ograniczenie tutaj jest dość ładne, było testowane tu jako wsparcie, tu jako opór, wszystko się zgadza. Tutaj tych testów nie było jakoś szczególnie wiele, więc nie wiem, czy ta granica mniej więcej 40,5 centa będzie istotnym. Wsparciem, dlatego też wyznaczyłem jeszcze horyzontalny próg w wysokości 39 centów oraz mamy jeszcze niżej kolejne wsparcie w okolicy pewnie 32 centów, i to jest też linia tendencji wyznaczona na podstawie trzech ostatnich takich dołków. To był pierwszy 5 sierpnia, drugi był 6 września i trzeci był w okolicy 17 września. Więc to są trzy wsparcia. Stawiam, że przynajmniej jedno z nich w najbliższym czasie zostanie przetestowane. Pytanie tylko, czy już w okolicy tego pierwszego pojawi się jakaś presja pobytowa, która będzie w stanie zainicjować odbicie wzrostu. Czy będziemy spadać dalej do tej granicy, albo nawet do tej e, granicy? Kolejny projekt to RIF. No, i to jest projekt, który, który obnaża mm, mankamenty całej branży, bolączki całej branży, z którymi przyszło nam się mierzyć. I to jest projekt, który tak naprawdę może y, pobudzić w nas. Pewną refleksję, zachęcić nas do dyskusji na temat perspektyw, na temat szerokiej branży kryptowalut, no bo to, co wydarzyło się tutaj, to nie jest rzecz, która dzieje się codziennie, a mianowicie mieliśmy tutaj bardzo ładne wzrosty, zresztą możemy sobie je zmierzyć. 1937% oczywiście trwało to chwilę, no ale trwało to od 30 sierpnia do 14 października, więc trwało to półtorej miesiąca, a więc nieszczególnie długo, a skala wzrostu potężna, no i później oczywiście niewiele mniejszy spadek pod względem procentowym 85, prawie 86% sprzedaż. Przy czym Spadki trwały już niespełna 3 dni, czyli no znacznie, znacznie krócej. Wzrosty trwały kilka tygodni, spadki trwały z 6-7 tygodni, a spadki trwały 2 dni. No i oczywiście. Czym te spadki są spowodowane? Teorii jest kilka. Niektórzy mówią, że to jest pump and dump. No i tak to wygląda jak pump and dump. Natomiast ten moment samej wyprzedaży zbiegł się z informacją od Binance'a o wycofaniu RIF z notowań na największej giełdzie krypto na świecie. Tam były jakieś wskazania, że niskie obroty, niska płynność i jakieś obawy o. Yy, możliwość spełnienia warunków regulacyjnych. Natomiast do czego piję tutaj? Piję do tego, że jeżeli mamy jednego gracza, dużego gracza, jakim jest Binance, ktoś powie teraz: No, ale jak? Ale przecież jest cała masa innych giełd, dużych giełd. Zgadza się, jest cała masa, masa innych giełd, dużych giełd. Tylko pozostaje pytanie: jak. Na taką informację o wycofaniu znotowań zareagowałby coin, gdyby taki, taką informację przekazał inny podmiot, mniejszy podmiot, niekoniecznie dużo mniejszy, ale mniejszy podmiot giełda z top 5, ale nie top 1, tylko top 3, top 4, top 5. Jak wówczas rynek by reagował, a jak rynek reaguje, kiedy taką informację przedstawia Binance? Binance, które pod względem medialnym ma gigantyczny wpływ na rynek. No i teraz można się zastanowić, czy jest to jakaś manipulacja? No pewnie nie. Binance jest normalną firmą, może sobie notować co tam chce, sami sobie to wybierają. Natomiast prawda jest taka, że gdybyśmy zestawili to z tradycyjnym rynkiem kapitałowym, rynkiem akcji, mamy różne domy maklerskie, mamy różne biura maklerskie. Nie w każdym domu maklerskim mamy tę samą ofertę. Są domy maklerskie, które oferują możliwość obrotu większą ilością instrumentów, i takie, gdzie ta ilość instrumentów jest mniejsza. Niektóre domy maklerskie oferują szeroki rynek zagraniczny, inne znacznie mniej. Tylko na przykład jakieś główne giełdy, i tak dalej. No i teraz, jeżeli pojawia się informacja, że jakiś dom maklerski nie ma w swojej ofercie dostępu do akcji, nie wiem, z jakiegoś konkretnego kraju, to co do zasady nie wpływa to na akcje tego kraju. Gdyby nagle taki dom maklerski, to się rzadko zdarza, ale gdyby nagle taki dom maklerski podjął decyzję, że ok, my wycofujemy z naszej oferty akcję tej i tej giełdy, tu myślę, że co do zasady rynek by na to nie zareagował. Inwestorzy, którzy chcą inwestować na danym rynku, po prostu przenieśliby swoje rachunki do innego domu okresowego, który tamte aktywa w swojej ofercie posiada. Tu natomiast mamy gigantyczną wyprzedaż czyli co? Czyli mamy Binance, a jak coś nie jest notowane na Binance, to już nie istnieje, nie jest w stanie być notowane gdzie indziej, nie możemy założyć sobie konta na innej giełdzie i tam handlować. No nic z tych rzeczy. Natomiast reakcja oczywiście, mogę zgodzić się z tym, że Binance to jest największa giełda, więc super, bo to wspiera jakiś poziom obrotu i na pewno ten obrót może być większy na Binance niż na jakiejś innej giełdzie. No ale z drugiej strony to nie jest też tak, że jeżeli czegoś nie ma na Binance, to nie ma tego nigdzie indziej. No i tu pojawia się pytanie, czy ta reakcja nie jest przesadzona. W mojej ocenie, jak najbardziej jest to przesadzone, choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak bardzo rynek na te informacje zareagował, obawiam się, że RIF będzie miał ogromne, ogromne trudności z tym, żeby się dźwignąć, bo inaczej by sytuacja wyglądała, gdybyśmy mieli tutaj spadek na poziomie. 10, 15, 25%, nawet procent. To się zdarza, ale nie spadek o 60% jednego dnia i spadek o kolejne 50% drugiego dnia. To jest bardzo, bardzo wyraźna presja podażowa, no i to pokazuje, jak dużym graczem jest Binance, jak duży wpływ na rynek kryptowalut ma Binance i jak duże zagrożenia dla nas, dla inwestorów, dla traderów to ze sobą niesie. Bo może być projekt, który jest dobry, ale. Gdzieś, nie wiem, founderom projektu, nie będzie po drodze z Binansem. Przecież to są relacje międzyludzkie. Wystarczy, że dwóch typów pokłóci się ze sobą. Jeden uzna, e, to czekaj, ja ci pokażę. No i zdejmujemy projekt z listingu na giełdzie. Dzieje się coś podobnego. Kto na tym traci? No, tracą na tym inwestorzy, tracą na tym osoby, które takie aktywo w swoich portfelach posiadają, a to nie musi być związane wcale z tym, że jakiś projekt sobie nie radzi, że jest skamem, czy cokolwiek z tego. Więc bardzo, bardzo ciekawa refleksja mnie naszła, jak zobaczyłem to, co się tutaj wydarzyło i jak poznałem powody, które za tym wszystkim stoją, bo w mojej ocenie to jest gigantyczne ryzyko, o którym do tej pory raczej się nie mówiło, a chyba warto by taką debatę podnieść i zastanowić się, co można zrobić, żeby podobnych sytuacji w przyszłości uniknąć, no bo chyba nikt z nas nie chciałby posiadać aktywa, na którym ma duży kapitał i nagle ten kapitał w większości wyparowuje. Ok, zgadzam się, że wcześniej były wzrosty. Zgadzam się, że może to trochę przypominać pump and dump. Rzeczywiście coś takiego, coś takiego tutaj widzimy. Natomiast czy tak było na pewno? Ciężko jest powiedzieć, za dużo zbiegów okoliczności. Więc jestem bardzo ciekaw, ciekaw jestem też waszej opinii na temat tego, tej sytuacji. Więc podzielcie się nią proszę w komentarzach i nie piję tutaj konkretnie do RIF, do tego projektu, piję do samego schematu, do tego co się wydarzyło, że ktoś podejmuje decyzję, wycofuje jakiś projekt znotowany na swojej giełdzie. No i nagranotowania się totalnie załamują. Pytanie, czy one będą w stanie się jeszcze jakkolwiek podnieść, bo pamiętajcie o tym, że na rynku nagle wokół tego projektu może pojawić się bardzo, bardzo dużo pesymizmu. Zupełnie inaczej do tego projektu mogą podchodzić osoby, które kupowały tokeny pod koniec sierpnia i nawet teraz są jeszcze w jakichś zyskach. Okej, okay, te zyski wyparowały, one już nie wynoszą 1900%, tylko wynoszą 250-260%. Ale to, taj, to tak jest super stopa zwrotu. Tylko ile osób kupowało tutaj, a ile osób kupowało tutaj? Pamiętajcie, że bardzo często jest tak, że na jakieś aktywo popyt wzrasta w chwili, w której to aktywo dynamicznie rośnie, jest rekordowo drogie. Więc zakładam, że znacznie więcej osób decydowało się kupować tutaj w połowie października, podczas tego tygodnia, dnia wzrostowego 14 października, kiedy kurs wzrastał o. 47% prawie w piku to było znacznie więcej niż yy, na przykład na początku września. Więc osób, które no, mają teraz dużą stratę, jest wiele, no i pewnie zastanawiają się, co zrobić: sprzedać, czy trzymać, czy to odbije. W mojej ocenie nie odbije to jakoś szczególnie szybko. Zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy w perspektywie, nie wiem, tygodnia mieli to odrobić. Zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy w perspektywie miesiąca mieli to odrobić. Uważam, że tu potrzebna będzie jakaś swego rodzaju karencja, czyli okres, w którym ten projekt będzie musiał się utrzymać. Nie nurkując już dalej za bardzo, żeby odbudować trochę zaufanie społeczności, zaufanie inwestorów, i nie nastawiam się tutaj na jakieś spektakularne wzrosty. Takie rzeczy dzieją się bardzo, bardzo rzadko, natomiast spadki mogą w naturalny sposób się pogłębić, możemy za chwilę zobaczyć wyrównanie minimów z końca sierpnia, czy przełomu sierpnia, września e, bieżącego roku. Sytuacja jest zła, natomiast sytuacja jest bardzo, bardzo mocno refleksyjna, więc dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie w kontekście przyszłości. Innych projektów na rynku kryptowalut? I czy jest Waszym zdaniem jakieś sensowne rozwiązanie, które mogłoby tego typu sytuacje uleczyć? Nie wiem, czy rozwiązanie regulacyjne, choć średnio kupuję to, że jakieś rozwiązanie regulacyjne będzie w stanie to będzie w stanie to rozwiązać, no bo nie oszukujmy się. Giełdy kryptowalut to są normalne, prywatne firmy, które mogą sobie notować, co chcą, jak chcą, kiedy chcą, a jak coś im się nie podoba, to mogą to z listingu zdjąć, mówiąc po prostu, no, słuchajcie, wydaje nam się, że ten projekt nie jest do końca fair, może nie sprostać jakimś wyzwaniom regulacyjnym, może coś tam, coś tam, i pod jakimś tam parasolkiem sobie znaleźć konkretny argument. Słuchajcie, obawiamy się o inwestycje naszych. Użytkowników, w efekcie czego zdejmujemy ten projekt? I nic nie powie, bo to jest po prostu kwestia bezpieczeństwa. Ktoś woli huchać na zimne, żeby na pewno nie podnosić poziomu ryzyka dla swoich użytkowników, no i z tym już nie da się dyskutować, tak naprawdę. Płaszczyk bezpieczeństwa jest najlepszy, natomiast koniec końców. To bezpieczeństwo w tym przypadku powiedzmy doprowadziło do potężnych, potężnych strat, więc jestem ciekaw waszego zdania. No my przejdźmy dalej, bo już specjalnie nie dostałem tego riffa na sam koniec, żeby tak pesymistycznie całkiem nie kończyć, więc zerknijmy sobie dalej WIF. W tym przypadku jakoś wielu powodów to optymizmu też nie mam, natomiast to jest perspektywa krótkoterminowa, bo mieliśmy niedawno odbicie od oporu w wysokości 2,85 dolarów. W najbliższym czasie e, myślę, że możemy doświadczyć ponownego przetestowania wsparcia w wysokości 2,30 dolarów. Ewentualnie jeśli się tu nie zatrzymamy, to następne wsparcie to jest granica 2 dolarów. Okrągłe 2 dolary, który bardzo ładnie był testowany tu jako opór, tu był testowany jako wsparcie, więc bardzo, bardzo fajna. E, granica, BREAD, w tym przypadku mieliśmy bardzo fajny opór, mieliśmy 10,5 centa, 0,10,50 tu testowane jako wsparcie, tu testowane jako opór tu testowane jako opór, tu testowane jako opór ale teraz już ten poziom wcale taki ciekawy nie jest, bo był wybity w górę, wybity w dół, wybity w górę wybity w dół, więc w mojej ocenie nie jest to już na tym etapie wartościowa granica, na którą jakoś szczególnie zwracałbym uwagę. Myślę, że trzeba by ten poziom obniżyć do 10,1 centa. Jeszcze na tym etapie to jest wszystko w porządku. Trzymamy sobie to na podstawie tego wierzchołka, na podstawie korpusu z tego wierzchołka, natomiast powstaje pytanie, czy przypadkiem za chwilę Brent nie zanurkuje poniżej tej granicy, nie spadnie poniżej granicy 10 centów. Gdyby tak się stało, to kolejne wsparcie mamy dopiero w okolicy 8,8 centa mniej więcej. Więcej. I dalej bardzo ładna linia tendencji, w mojej ocenie, notabene jest to. Ta linia tendencji to jest jedno z najciekawszych i takich najbardziej wiarygodnych wsparć, czyli próg powiedzmy 8,2 centa, 0,08,20. Linia wyznaczana na podstawie dołków z 27 kwietnia, połowy maja bieżącego roku, z pierwszej połowy września, z połowy września. Tu nie zostało to dokładnie przetestowane, ale niewiele nam zabrakło, więc to jest taki no, jeden z ciekawszych progów wsparcia, który bym tutaj po prostu wyznaczał. Kolejny projekt to blur. Blur, który najpierw mieścił się wewnątrz równoległego kanału spadkowego, z którego wybiliśmy górą i utrzymujemy się teraz wewnątrz kanału wzrostowego. Kilka dni temu doszło do odbicia od górnego ograniczenia tego układu. Mieliśmy w poniedziałek spadki o ponad 7%, wczoraj w miarę stabilnie, dziś po poranku już prawie 4% wyprzedaż. No i rzeczywiście, gdyby ten spadek był kontynuowany, no to tak, pierwsze wsparcie wyznaczyłbym horyzontalnie tutaj, w okolicy 23 i Tu był opór, tu było wsparcie. Co prawda jest to strefa bardzo lokalna, ale nie należy jej w żaden sposób dyskredytować. Więc warto sobie ją wyznaczyć na wykresie. Ewentualnie dalej kolejne wsparcie wyznacza nam linia tendencji wzrostowej, będąca dolnym ograniczeniem całego tego kanału, który tutaj mamy. Więc to są takie dwa pułapy cenowe, na które bym zwracał uwagę w kontekście zasięgu dla obserwowanego od trzech dni ruchu spadkowego. No i pytanie, w okolicy którego z tych wsparć pojawi się jakaś większa presja popytowa, która być może będzie w stanie zainicjować odbicie i wzrost, na przykład czy to do górnego ograniczenia tego kanału, czy dalej nawet w kierunku 33. 3,5 centa. I na koniec tego dzisiejszego spotkania WLD, projekt, którego kurs odbił już w pierwszej połowie września od wsparcia w okolicy dolara 35 centów, wzrósł do 2,27 aktualnie, choć oczywiście od pewnego czasu on utrzymuje się na jakimś takim w miarę stabilnym poziomie. No i tutaj rodzi się takie pytanie: czy my, przypadkiem, aktualnie nie mamy do czynienia z klasyczną konsolidacją, czyli z układem technicznie rzecz ujmując korekcyjnym, no bo moglibyśmy sobie wyznaczyć tego typu strefę. Biorąc pod uwagę wcześniejszy ruch wzrostowy, no to statystycznie rzecz ujmując, mamy większe szanse na wybicie górą, a to wybicie górą mogłoby z kolei napędzić dalszy rajd wzrostowy, czy to w stronę 3,30, czy dalej nawet do 4 dolarów i 40 centów. Oczywiście, bolączką konsolidacji jest to, że nie istnieją reguły określające moment wybicia z takiej formacji, czyli możemy spaść, wzrosnąć, wybić. Albo spaść, wzrosnąć, spaść, wzrosnąć, spaść, wzrosnąć i wybić dopiero za kilka tygodni. Plus jest taki, że ta konsolidacja nie należy do najszerszych, czyli odległość między jej dolnym a górnym ograniczeniem nie jest jakaś zbyt duża. W efekcie czego nie nastawiałbym się na to, że wewnątrz tej konsolidacji kurs będzie utrzymywał się przez trzy miesiące. Stawiam, że to wydarzy się znacznie, znacznie szybciej. Natomiast z perspektywy krótkoterminowej, celowałbym w powtórne przetestowanie tego wsparcia, odbicie być może zainicjuje nam jakiś większy raid raid tak jak mówię wyjście ponad te konsolidacje mogłoby w mojej ocenie napędzać wzrost w kierunku 3 dolarów 30 centów, albo dalej bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny opór w wysokości 4 dolarów i I z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, nakarmcie ten algorytm YouTube'a, niech to się troszkę poniesie. Dajcie oczywiście standardowo w komentarzach znać, jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował. To mogą być kryptowaluty, to mogą być akcje zagraniczne, Polskie to mogą być ETF-y, to mogą być jakieś surowce, tylko tu bym raczej trzymał się tych, tych głównych pokroju: złoto, srebro, ewentualnie ropa, nie szedłbym w jakieś inne surowce, bo od tego są osoby, które znają się na tym rynku znacznie, znacznie bardziej. Jeżeli temat surowców jest Wam bliski i chcecie dowiedzieć się, gdzie ewentualnie warto szukać informacji na ten temat, to dajcie też znać. W komentarzu, to Wam podpowiem, kto w mojej ocenie jest takim wartościowym twórcą, jeśli chodzi, czy twórcą, analitykiem, ekspertem, powiedzmy, zwał, jak zwał, odnośnie rynku surowcowo-towarowego. No, i też podzielcie się swoją opinią na temat właśnie tego, co wydarzyło się na RIF: tego, czy to dobrze, czy to źle, jak to waszym zdaniem może wpływać na całą branżę, na, na cały rynek. No, bo mnie to skłania do pewnych refleksji, refleksji prowadzących do jednego bardzo prostego wniosku. E, wniosku, który od dawna był uznawany za właściwie fakt, natomiast teraz. To się tylko jeszcze bardziej e, nasila, a mianowicie inwestowanie na rynku kryptowalut jest inwestowaniem w aktywa ryzykowne. No i cały ten koszyk aktywów ryzykownych możemy sobie podzielić na aktywa ryzykowne bardziej i ryzykowne mniej. Do tej ostatniej grupy zalicza się oczywiście Bitcoin, zalicza się Ethereum i zaliczają się no, duże projekty. Tylko że jak się okazuje, RIF nie był wcale najmniejszym projektem. On nie był pod względem market capu na liście 1000+, plus, 2000+. Plus. On był całkiem, całkiem wysoko. To był popularny coin, zdawało się, wnioskuję sensie zdawało się, wnioskuje to po tym, że dość regularnie proponowaliście go w komentarzach do przeanalizowania. Na no, mimo to Binance zdejmuje RIF z notowań u siebie na giełdzie. Kurs pikuje totalnie. No i pozostaje pytanie, co dalej, czy przypadkiem, ta sytuacja nie powtórzy się przy okazji jakiegoś innego projektu, no i jak ewentualnie na coś takiego możemy się zabezpieczać, bo w mojej ocenie jedynym sensownym zabezpieczeniem jest nieinwestowanie w te projekty, na których może się tak wydarzyć, czyli nieinwestowanie w co? W nic, próż Bitcoina i Ethereum, albo inwestowanie tylko małych kwot, które. No, trzeba liczyć się z tym, że mogą wyparować w ciągu dwóch dni. Bo czym innym jest, kiedy jakiś projekt radzi sobie źle i spada o 50, 60, 70%, ale ten spadek rozłożony jest w czasie na miesiąc, 2-3, a co innego, jeżeli jakiś projekt traci 80% w dwa dni, to jest zupełnie inna skala, zupełnie inne możliwości, jeśli chodzi o reakcję na to mamy. Bo jeżeli jakiś projekt spada spokojnie, w każdej chwili możemy sprzedać i jest ok. Natomiast przez dwa dni, czasami nie zerkamy na wykresy przez dwa dni i bylibyśmy w stanie to tak naprawdę całkowicie pominąć, chyba że ktoś sobie jakieś alerty poustawia, no chyba że ktoś jest totalnie uzależniony i nie wyobraża sobie dnia bez zerknięcia na wykresy. Ja, stety albo niestety, takie dni sobie wyobrażam, ba, ja takie dni mam, kiedy na wykresy nie patrzę w ogóle, chyba że zmusza mnie do tego sytuacja związana z moją pracą zawodową, natomiast yy... Jeżeli nie, no to, to regularnie zdarza mi się, że na jakiś wykres nie spojrzę. Standardowo każdego dnia coś tam analizuję, no ale to nie jest tak, że analizuję wszystkie wykresy, które, które warto, żebym śledził, bo ich jest po prostu zbyt wiele, więc taki riff, ja przyznam szczerze, ja trochę przegapiłem, nie widziałem tego w czasie rzeczywistym. Okazało się tak naprawdę, że dostrzegłem to dopiero po kilku dniach od tej całej wyprzedaży. Więc, no, może to komuś uciec, no i wtedy budzi się taka osoba, patrzy sobie na portfel i mówię, no, ale jak to wczoraj tu było 100 tysięcy dolarów, a dziś jest 10 tysięcy dolarów, no i wielkie zdziwienie, co to się nagle takiego wydarzyło, także dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie w komentarzach, ja przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się oczywiście jeszcze w piątek, no i teraz jeszcze małe pytanie dla wytrwałych, którzy dotrwali do, do samego końca, dajcie też znać, jak odbieracie dzisiejsze audio, wiem, że był problem z dźwiękiem, ja ten problem z dźwiękiem zlokalizowałem właściwie już w poniedziałek. Jak nagrywałem materiał, wydawało mi się, że dźwięk jest jakiś strasznie metaliczny. Zapytałem Marty, czy u niej też to tak brzmi. Marta powiedziała, że u niej na, na Macu wygląda spoko. Dziwne, bo ja też mam Maca. Natomiast było spoko, uznałem, że OK. może coś jest nie tak z moim komputerem, ale wszystko było git. Później wrzuciliśmy kolejny materiał, no i okazało się, że już dostrzegliście, że coś jest nie tak. Nie jest to na szczęście, nie jest to problem mikrofonu, bo ten sam mikrofon, czyli mój stary mikrofon RODA, on działa ok na innych aplikacjach, więc stawiam, że problem będzie z OBS-em i problem pojawił się dzień po aktualizacji całego systemu macOS. Więc yy, nie wiem, czy reinstalacja OBS wystarczy, czy nie. Natomiast dajcie proszę znać, jak dzisiaj jest audio dziś korzystam z innego mikrofonu. Mam go od dawna, natomiast nigdy przy jego pomocy niczego nie nagrywałem, więc jestem ciekaw, możecie od razu porównać, czy to audio jest lepsze niż stare audio, czy kombinować i naprawiać stare audio, czy zostać przy tym mikrofonie. Dla mnie właściwie żadna różnica, czym ten dźwięk będzie nagrywany, a zależy mi na tym, żeby to wam po prostu słuchało się nieco lepiej. W mojej ocenie stary mikrofon nagrywał lepiej niż to. Ale być może u Was ten odsuch będzie jeszcze nieco inny, więc podzielcie się proszę też opinią w komentarzach. No i cóż, dzięki za dziś, trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć.